zwierzęta, prawda? Obydwaj możecie być oskarżeni o utrudnianie śledztwa. Ja tylko ostrzegam. Jest powiedziane, nie zabiję. Ale to dotyczy ludzi, nie zwierząt. To jest grzech. Horoskopie wskazuje nam na czas i rodzaj śmierci. Trzeba je tylko umieć zauważyć. Dziękuję. Przeczytał pan tą powieść Olgi Tokarczuk. Co pan sądzi o tej książce? Tak, przeczytałem to jeszcze, omawiałem ją, bo kiedyś przez rok czy ponad rok prowadziłem z taką Agnieszką Wolny Hamkało, poetką i krytykiem literackim z Wrocławia, taki program w telewizji Hurtownia Książek. I między innymi podczas jednego z programów tej hurtowni omawialiśmy właśnie tą prozę Olgi Tokarczuk, czyli prowadź swój pułk przez kości umarłych. Tak jest tytuł oryginalny książki, na podstawie której powstał Pokot. To jest cytat zresztą z Williama Blake'a. Książę Olga Tokarczuk jest wybitną pisarką, naprawdę fantastyczną, ale akurat tutaj nie zgadzam się z tezą tej książki, bo nie zgadzam się z tym, że to i tak Agnieszka Holland jakby złagodziła puentę tego filmu, bo puenta książki jest taka, że główna bohaterka po zabiciu właśnie 5 osób czy 6, nie pamiętam, ona znajduje się, pozostaje przewieziona i tak dalej w tym swoim raju, bo dla niej raj było zawsze Czechy. Czechy jako ten kraj taki wymarzony. Rzecz się dzieje w Kotlinie Kłodzkiej, tam rzeczywiście Kotlina granicy z Czechami. Czechy są krajem spokojnym, bardzo spokojnych, miłych ludzi. Ja też uwielbiam Czechy i Czechów. I dla tej głównej bohaterki rajem na ziemi były Czechy. I ona po zabójstwie, zamiast iść siedzieć, bo jest poszukiwana, wywożą ją i ona znajduje się w tych Czechach i przeżywa swoje życie do końca w szczęśliwości. Czyli wygląda na to, że została nagrodzona za to, że zabiła 5 osób. Owszem, te osoby były i są myśliwymi, robiły polowania, ale cóż, ja pamiętam, jak zaczęliśmy kręcić Pokot i Olga, która przyjeżdżała prawie codziennie podczas kręcenia, pewnego dnia się jej zapytam: Olga, a ty masz psy? Ona mówi: no mam, pewnie, że mam. Ja mówię: no a czym ty je karmisz? No i tutaj ta odpowiedź była żadna, no bo co, marchewką? No nie, pietruszką, sałatką jarzynową. Nie, karmi je zwierzętami zabitymi wcześniej, prawda, no, czy konserwami, czy mięsem, który kupuje i tak czy siak. No więc no, tak został ten świat stworzony, że jedni drugich zjadają. No i my zjadamy nie tylko zwierząt braci naszych mniejszych, ale i na szczęście zjadamy również, bo jesteśmy wszystkożernymi, również i owoce, również i płody rolne, i ziółka, i kwiatki, i wiele innych rzeczy. No i tak to jest, no Boże drogi. Jeżeli wejdzie się do klatki z tygrysem, no to ten tygrys człowieka zagryzie. No więc ta puenta mi się... Nie zgadzałem się z tą puentą. Powiedziałem to zresztą i Agnieszce Holland. Agnieszka mówi: ja się z tobą zgadzam, oczywiście. I ona tam złagodziła troszeczkę puentę filmu, że to nie jest aż tak dobrze. No a Olga, która jest, no... Oczywiście ruch ekologiczny, ruchem ekologicznym, ale no nie do przesady, no nie do tego, że my powinniśmy jeść trawę. Tak, ale...
ale tam było, tak, ale tam, sportowe, no tak, tylko że tu sportowo zabijał zwierzęta, te bażanty minister Szyszko. No tak, no to ja to rozumiem, no ale tutaj byli myśliwi, którzy organizowali polowania, zresztą wiecie Państwo, ilu myśliwych brało udział w tym pokocie? Iluś tam, no, bo przecież musieli być myśliwi, musieli urządzić ten pokot. Musiały być te zabite zwierzęta i to wszystko było przecież tam. I ci myśliwi, przeciwko którym jest jakoby ten film, brali udział w scenach z tego filmu, jak jest scena polowania z nagonką i ja tam idę z Szyc, ktoś tam jeszcze. Wzgórzu. Tak. Na tym wzgórzu, to strasznie trudna scena, tam 6 godzin spędziliśmy stojąc w tych śniegach. Mimo, że scena trwała 15 sekund czy 20, no ale to jest trudne sceny do kręcenia. No to tam koło mnie pełno właśnie myśliwych, którzy szli z tymi strzelbami, którzy opowiadali, że tutaj mieli polowanie, a tutaj mają jutro polowanie, a tutaj mają dzika, a tutaj mają to, a tutaj mają... Ja sam nie jestem myśliwym i nigdy nie będę myśliwym, ale owszem, jestem przeciwko sportowemu zabijaniu zwierząt. Bo to jest dziadostwo, to jest po prostu zbrodnia według mnie. Niemniej, no tak jak oni nas przekonywali, no ja słuchałem tych przekonań, nie dlatego, że ja walczyłem z nimi, no ale czasem rozmawiali przy mnie, ile oni, oczywiście, że też siebie stawiali w lepszym świetle niż chcieli, niż wyglądali, ile jak oni dbają o te zwierzęta, jak oni je dokarmiają, jak oni pilnują tych. Owszem, tam jest taki fragment, że główna bohaterka Duszejko mówi, a co to znaczy, że 31 marca nie wolno zabić, a 1 kwietnia wolno zabić? Że co to są te ochronne te okresy? No oczywiście można się tak zastanawiać, że to jest bzdura jakaś, nie? Że o 12 w nocy, o 5 po 12 już nie jest przestępstwo, a za 5 do 12 jest przestępstwo. Oczywiście, że można z tym wszystkim dyskutować, no, tylko że we wszystkim należy zachować jakiś umiar. Według mnie strzelanie do zwierząt, zabijanie zwierząt tylko dlatego, żeby zabić, tylko dlatego, żeby się, nie wiem, poczuć dobrze, pobawić się i że ktoś wypuszcza bażantę, a ja strzelam i one spadają na ziemię, no to jest draństwo. To jest draństwo, ale jeżeli to jest polityka tych myśliwych, polityka, ja nie mówię polityka w znaczeniu partii politycznych, ideologii politycznych, tylko polityka utrzymywania gatunku, polityka, że teraz nie zabijamy, że teraz sprowadzamy zwierzęta, że robimy, no żubra by też nie było w Polsce, gdyby nie myśliwi, prawda, gdyby nie lasy państwo, no wiele rzeczy dobrych, a tutaj jest jednoznacznie, tutaj są te czarno-białe charaktery, tutaj jest zero-jedynkowo, jak się to teraz mówi, wszyscy myśliwi są źli, a wszyscy, którzy nie są myśliwymi i są przeciwko nimi, są dobrzy. Tak też nie jest. Tak też do końca.